Choć wakacje kojarzą się z wyjazdami nad morze czy w góry, to nie wszyscy w ciągu najbliższych 2 miesięcy będą mieli okazję wyrwać się z miasta. Żeby i oni mieli udane wakacje, samorządy organizują zajęcia na miejscu. Tych jest bardzo dużo i są bardzo różnorodne. A co ważne, wiele z nich jest bezpłatnych. Właściwie każda gmina przygotowała jakieś zajęcia dla dzieci, które w czasie wakacji zostaną w mieście. Zresztą nawet jeśli ktoś wyjedzie na tydzień czy dwa, to i tak większość wolnego od nauki czasu spędzi na miejscu. Żeby młodzieży nie zabiła nuda, warto sprawdzić letni rozkład zajęć w domach kultury, bibliotekach, muzeach czy obiektach sportowych. Przykładowo Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza na wakacje pod chmurką, czyli cotygodniową serię warsztatów dla dzieci. Każdy tydzień wakacyjny będzie poświęcony innemu tematowi. Rozpoczynamy właśnie tą wiedzą przyrodniczą, będziemy zatapiać pewne elementy natury, chociażby w formie zakładek, ale skończymy na przykład balem średniowiecznym, czyli to będą średniowieczne opowieści, spotkanie z prawdziwą średniowieczną damą dworu i poznamy jakby kulturę właśnie tą dworską. A w międzyczasie wraca temat dinozaurów, bo to jest temat, który wszystkich interesuje. Będziemy robić kamuflaż na dinozaura, będziemy uczyć się, jak pracuje paleontolog i że to nie jest bardzo prosta sprawa. Na każdy tydzień wakacji przygotowany został inny temat, który będzie realizowany dwukrotnie, w każdą środę oraz każdą sobotę w samo południe. Ci, którzy chcą spędzić wakacje w bardziej aktywny sposób, mogą wziąć udział w zajęciach jogi i tai chi organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach. Zajęcia są dla wszystkich chętnych, nie ma jakichś limitów wiekowych. Instruktor stara się dopasować zajęcia do możliwości sprawności uczestników. Przedział wiekowy jest w zasadzie bez ograniczeń. A już od najbliższej soboty, 1 lipca, w Rudzie Śląskiej rusza cotygodniowy ogród śniadaniowy, czyli piknik, w czasie którego będą odbywać się animacje, warsztaty kreatywne czy prezentacje Straży Pożarnej i Policji. Spotykamy się z UKS-em z Rudy Śląskiej, który trenuje i pokazuje capoeirę. Spotykamy się też z formacją Master Kid, która pokazuje gimnastykę artystyczną dla dzieci. Spotykamy się z biblioteką i z muzeum. Tutaj są warsztaty zarówno związane z czytelnictwem, jak i różnego rodzaju rzeczami artystycznymi. Sami też prowadzimy różne animacje artystyczne, takie bardzo na luzie, między innymi tworzenie na przykład biżuterii z makaronów, czy też składanie origami, malowanie twarzy. Nie zabraknie też nauki języka angielskiego, Nordic Walking czy zabaw dla najmłodszych. Również w najbliższą sobotę można wziąć udział w specjalnym, darmowym zwiedzaniu parku etnograficznego w Chorzowie, w którym dodatkowo odbędzie się gra terenowa. Nasz przewodnik oprowadzi po skansenie, rozda mapki z taką grą terenową, a o 11:30 przewidziany również plener malarski. Będzie można spróbować swoich sił w właśnie takiej artystycznej dziedzinie pod okiem na przykład sławnego chorzowskiego malarza Piotra Naliwajki. Z prac, które powstaną podczas pleneru, powstanie robocza wystawa, którą będzie można obejrzeć w niedzielę w czasie Święta Miodu. Atrakcji, jakie miasta przygotowały na wakacje, najlepiej szukać na ich stronach internetowych, a także na stronach poszczególnych instytucji.